tylko trochę mi nie było, ale urlop, wakacje, także trochę odpocząłem od konsoli. Teraz ale nie od żony. Nie od żony, niestety. Teraz nadrabiam. Słuchajcie, miałem zrobić jeden długi film, zrobię dwa krótkie. Jedna paczka przychodzi jutro. Dzisiaj zrobię to, co ja sobie tutaj dokupiłem, a jutro zaprzęgę Agatę, razem ze mną będzie odpakowywała paczkę z grami. Tam będą takie fajniejsze tytuły, takie sztosiwa. Tutaj też nie ma czego się powstydzić, ale to jest taka ta słabsza część. Ale też dosyć dużo tych gierek będzie. Słuchajcie, no aż tak dużo gier też nie może być, bo słuchajcie, no kupiłem cukier, wykosztowałem się, pełne bogactwo. Kto kupił, ten kupił. Za czyje kupiłeś? Za swoje. Za moje kupiłem. Za żonę. Za żonę kupiłem. Dobra, koniec śmieszkowania. Słuchajcie, po kolei, co trafiło do kolekcji? Od dłuższego czasu się na ten tytuł czaiłem. Są to trzy części Crysisa w wydaniu zbiorczym. Najbardziej chodziło mi o ogranie właśnie pierwszego Crysisa, którego nigdy nie grałem, bo wyszedł na PC-ty. Ja wtedy byłem konsolowcem już. On wyszedł w pierwszej kolejności na Xboxa 360, potem dopiero chyba na Playa 3, ale był też w formie tylko z tego, co kojarzę, cyfrowej. A tutaj mamy fizycznie trzy części Crysisa. Oczywiście jedynka troszkę słaba, bo niedawno przyszedłem, skończyłem ją całą, ale już dwójka i trójka wyglądają naprawdę i gra się w to jak kurent genowy tytuł, także jeżeli ktoś nie grał nigdy w Crysisa, aczkolwiek mało chyba takich osób jest, to naprawdę polecam, bardzo fajne, kompetentne strzelanki. Ja mówię, kończę właśnie dwójkę, pewnie trójkę też od razu z biegu przejdę. Gry są takie gdzieś w granicach od 6 do 8 godzin, w zależności na jakim poziomie trudności gramy. I tytuł naprawdę, naprawdę solidny. Aha, i to jest podziękowania dla Michała z grupy, bo też zrobił mi rabat na Facebooku. Jeżeli ktoś jest lub nie jest, to wie, jak tam wygląda ta grupa. Zapraszam wszystkich, którzy się jeszcze nie dodali do tej grupy. Dużo kolekcjonerów, można się chwalić, zdobyczami wrzucać, co tam się uważa. Słuchajcie, drugi tytuł, na który w sumie aż tak się jakoś nie czaiłem, ale zobaczyłem w dobrej cenie, 24 zł za niego dałem. I jest to tytuł Far Cry 3, wydanie klasyczne. Gierka pierwotnie trafiła na Playa 3, oczywiście na PC-ty i na Xbox, ale to ja mówię, jestem bardziej PlayStationowym graczem, więc ja tak wrzucam tytuły, kwestia PlayStation. Teraz wydanie, można powiedzieć, na Playa 4 z podbitą grafą. Nie wiem, jak to wygląda z klatkarzem, ale jest to mój ulubiony Far Cry, bo tutaj pod późniejsze części to już leciały tak troszkę właśnie na schematach wypracowanych przez Far Cry'a 3, bo i 4, i 5, i 6, wszystko już leciało na tym schemacie, który postawiła jakby 3, bo 2 już była troszkę inna, ale to już 2 kładła podwaliny pod 3, a 3 to już cały czas potem leciał ten schemat. Według mnie 3 najlepszy, no bo pierwszy raz to grałem, pierwszy raz te schematy odkrywałem, ale gra też fabularnie jest bardzo fajna, ma zajebistego głównego Zwola. Did I ever tell you the definition of insanity? Czyli Waza, wariata. Także tytuł naprawdę, jeżeli ktoś nie grał, to albo na Playu 3, czy tam na PC-cie, czy na jakimkolwiek sprzęcie, warto. Ja za bardzo za Ubisoftem nie przepadam, z tego względu, że nie zrobili mojego ukochanego Beyond Good and Evil 2, na który cały czas czekam i wydają cały czas takie gierki, które mi słabo podchodzą, ale Ubisoft ma swoich zwolenników, także Far Cry 3, naprawdę polecam. Gierka, która tak wpadła do mnie, dosłownie dzisiaj ją odebrałem, też to jest zakup za jakieś 20 coś złotych, nie jestem pewien do końca. Nie. Jest napisane 50. Tak, tu jest napisane 50, tu jest napisane 44, a ostatecznie cena spadła do, bo to też jest seksa gdzieś tam było. Muszę pudełko wyczyścić, bo to mówię, dopiero dzisiaj odebrałem. O, mam cenę, dobra, już wam mówię. Kupiłem ją za 38 zł łącznie, bo wysyłkę musiałem opłacić i to chyba było z Allegro albo Lombard.pl to było kupywane, 38 zł. I wydaje mi się, że to jest całkiem rozsądna cena za ten tytuł, bo powoli widzę, że coraz mniej tego tytułu jest na ogłoszeniach, znika powoli. Taki niszowy, mało kto tym wie. Gierka pierwotnie trafiła na komórki albo Android, albo iOS. Potem to wydali na PC-ty, na Steama. No i trafiło też na konsolę tutaj PlayStation 4 i Xbox. Chyba też miał swoje wydanie. Gierka od Nice America, o dziwo.
Jest to thriller tutaj taki nie psychologiczny może, ale dziejący się w przyszłości, gdzie wszystko się dzieje online, kamery cały czas obserwują i tutaj gramy jakąś taką hakerką. Także gra nie jest długa, kilka godzin, ale jest za to treściwa, ponoć trzyma w napięciu od samego początku. Także tytuł zamierzam ograć. Szkoda, że nie jest po polsku, jest po angielsku, ale okej, damy jakoś radę. I tak mój coś nos lekko przeczuwa, że gierka może niedługo stać się takim rzadszym tytułem, cięższym do zdobycia, bo mało kto tego szukał, raczej nakład też nie był wielki, więc ten tytuł wziąłem, zobaczymy jak będzie, może akurat się uda i nos mi dobrze podpowie. Na razie ten tytuł jest do zdobycia w niedużych pieniądzach, a mówię, za te 38 zł to w mojej cenie brać i tylko kupować. Słuchajcie, za to dałem jakieś 30 zł, o ile się dobrze nie mylę. I chyba kupiłem nawet dwie kopie, żeby wyszło mi taniej z wysyłką. Jakoś łącznie wyszło mi to około 60 z hakiem albo 70 zł już z wysyłką za dwie kopie. Jedną sobie odsprzedam, bo ta gra chodzi tak właśnie jak 8 dych, druga będzie wtedy za darmo. Słuchajcie, co to jest? The Survivalist od Team 17, gierka o przetrwaniu na bezludnej wyspie, gdzie budujemy, kraftujemy standardowo, tylko że to jest w oprawie pikselowej. Możemy sobie zwerbować i wyszkolić małpy, które będą dla nas pracowały. Można grać w koopie, także gierka wygląda na gameplayach całkiem solidnie. Ja ogólnie nie przepadam za gierkami właśnie tymi takimi survivalowymi, gdzie musimy od zera craftić wszystko, ale myślę, że w takiej oprawie i od Team 17, od nich gierki zawsze lubię, zawsze mi trafiały w moje gusta przynajmniej, także ten tytuł też trafi do mnie do kolekcji, Nówka w folii. Słuchajcie, trafił do mnie duplikat, ale wziąłem go naprawdę za, też nie mam paragona w środku, za naprawdę niskie pieniądze, coraz rzadziej się pojawia, więc to jest też taki tytuł do odsprzedania, bo ja już go kiedyś dawno kupiłem, bo myślałem, że to będzie solidna odsłona Flatouta, ale niestety to jest taki średniak, troszkę paździerz. Jak ktoś to grał, to wie na przykład, że jest tam garbus, z którym się nie da wygrać wyścigu, jest tak po prostu spieprzone auto, a znowuż drugie auta są takie, że bez problemu nimi wygrywamy, także jakiś balans tych samochodów jest nie bardzo. Poza tym pojazdów jest bardzo mało, one są jakby przerabiane na wyższe klasy, tam coś się dorzucane do tych aut, lekko skórki się zmieniają, ale ogólnie samochodów jest mało. Progres i zdobywanie pojazdów też jest w tej gierce powalony, też mi strasznie nie podszedł, ale powoli tytuł robi się taki rzadszy, więc go też kupiłem, żeby go po prostu odsprzedać sobie i zarobić. Też nie wiem, koło dwóch dych za niego zapłaciłem, jakoś tak, dwóch, trzech dyszek. On chodzi koło siedmiu, także tutaj zawsze coś tam mogę na nim lekko zarobić, także ten tytuł wziąłem do odsprzedania. Słuchajcie, za 30 zł się czaiłem, a tutaj pojawiła się gra za 30 zł, chyba nawet nie całe, bo to jakoś tak z wysyłką zapłaciłem. Ja ogólnie lubiłem bardzo serię właśnie Guilty Gear X i ci, co lubią takie ostre, animowane nawalanki właśnie rysowane z taką naprawdę hardkorową muzą, a nie mówimy tu o Zenku, tylko taka rockowo-metalowa, to na o nie, 43 zł, widzicie, nawet mam paragon, lombard.pl, bo wysyłka doszła, czyli 3 dychy plus wysyłka, gra chodzi koło stówki chyba z tego, co kojarzę. No niestety gra musiała długo stać na... bo z początku myślałem, że okładka jest drukowana, ale gra musiała długo stać na witrynie sprzedażowej, ponieważ lekko wyblakła, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem, nie miałem innej kopii, a ta wygląda mi na wyblakniętą, nie jest na pewno to wydrukowana, bo sprawdzałem, ale no trudno, nie ma tego złego, może kiedyś trafi do mnie lepsza kopia, to wtedy to sobie odsprzedam, ale tytuł też całkiem fajny, jeżeli ktoś lubi bijatyki, to naprawdę dobry tytuł. Teraz się czaję na tego Guilty Gear Strive, chyba najnowsza część, ona też się chyba sprzedała dosyć dobrze im tam, bo ostatnio czytałem właśnie artykuł, że sprzedaż była dosyć wysoka, także to trafiło do mnie do kolekcji. Słuchajcie, kolejny tytuł to jest dwupak. Akurat na Allegro miałem tam darmowe 20 punktów, czyli zamienne na 20 zł. Gra kosztowała łącznie 40 chyba złotych, 45, więc była darmowa też wysyłka w Allegro Smart, więc po wykorzystaniu tego kodu, no to gra wyszła mi za jakieś 20 zł z hakiem, gdzie ona na początku kosztowała troszkę drożej. Jest to dwupak dwóch gier Skull Shogun, gierka, która kiedyś była w plusie dodawana, strategia turowa. A druga gierka to jest właśnie Galax. Jest to taki shooter, gdzie latamy stateczkiem, który przemienia się właśnie w jakiegoś takiego robota w kosmosie. Ja lubię takie właśnie gierki rysunkowe, kreskówkowe, które nie wymagają zbyt wiele od grającego. Także na pewno będę chciał tą drugą sobie sprawdzić, tego Galax.
tą strzelałkę, bo w Shoguna już tak mówię, grałem, nie bardzo mi ta gra podeszła, ale ta druga jak najbardziej, a takie fajne zestawy też ja lubię łykać do kolekcji, tym bardziej, że to jest nowa w folii. Słuchajcie, co jeszcze udało? Na leciwą trójeczkę, ostatnio rzadko coś kupuję na trójkę, ale tutaj też trafił się właśnie taki rarytas, nie wiem czy jakiś paragon w środku jest. Nie ma, ale też coś koło dwóch dych za niego dałem, plus koszty wysyłki. Jest to mianowicie gierka, która wyszła też na PlayStation 4, ale skoro się trafiło motocykle klub, nie wiem czy jest to dobry tytuł czy nie, jak raczej wyścigi, tym bardziej się motocyklowe nie gram, ale raczej z gameplay są to wyścigi arcade'owe. Ale mają oficjalne motory, także Yamaha, Suzuki, jakieś widzę KTM-y, BMW, Honda, wszystko jest dostępne w gierce. Tytuł może kiedyś sprawdzę sobie tak z ciekawości, bo całkiem nieźle to wygląda, chyba że dorwę wersję na Playa 4 do kolekcji, to wtedy też gdzieś tam sobie odpalę. Także ten tytuł do mnie trafia. Gdzieś go tu postawię, może nie, wieżyczka się nie upadnie. Słuchajcie, jest trochę różnorodności, bo trafia też do mnie gierka na Xboxa klasycznego. Rzadko, bo rzadko te trafiają, mówię, ja z retro zbieram chyba tylko właśnie Xboxa, nie zbieram na Playa 2. Wolę zbierać gierki na Xboxa, mimo że jestem PlayStationowcem soniaczowym. Tutaj mamy tytuł właśnie staroszkolna strzelanka, FPS-ik właśnie na motywach właśnie filmu ze Schwarzeneggerem, chyba bodajże na podstawie komiksu, też nie jestem pewien co było pierwsze. Sędzia Dredd. Gierka całkiem spoko, tak jak mówię, oceny miała całkiem nie jest to zły tytuł. Na gameplayach całkiem fajnie wygląda. I oczywiście każdy tytuł, który wzbogaca moją kolekcję Xboxa jest jak najbardziej na plus. Co dalej? Gierka Flotskers, też od Team 17, czyli drugi tytuł już od Team 17. I słuchajcie, co to jest? Ktoś sobie stwierdził, a ciul tam, trzeba zrobić lemingi tylko w wersji hardcore. A żeby jeszcze dorzucić tego hardcore'u, to zamiast lemingów będą takie małe owieczki. Te owieczki są przepiłowywane, zmiażdżane, wybuchiwane. Po prostu ręka, noga, mózg na ścianie tych biednych owieczek. I ty w takie rzeczy grasz? To w takie rzeczy gram. No owieczki trzeba przeprowadzić od punktu A do punktu B, żeby jak najwięcej ich przeżyło, a jak najmniej skończyło jako mielonka. Także taki tytuł. Niby ładny, fajny, a traumatyczny. Zresztą nawet na zdjęciu widać te biedne owieczki, a wokół jakieś piły, młoty. Także ciekawy tytuł, też mówię, był tani. To jest akurat taki zestaw gierek. Ostatnio kupowałem same nowe, drogie tytuły, a teraz postanowiłem troszkę wyczyścić Allegro z takich tanich właśnie używanych gierek, bo dawno nie kupowałem. A to zawsze na propsie. Małe koszty, duża liczba gierek, także Flockers, też się na niego czaiłem od dłuższego czasu i trafia do mnie do kolekcji. Jak ja powiem? Flockers? Nie, nawet nie wiem, jak to się wymawia. Flockers. I słuchajcie, jednówka w folii też do mnie przyszła z Allegro. Kwota całkowita już z wysyłką, bo tutaj też była to Allegro Pay, Allegro Smart, czego to się tam nazywa. Gra za 40 zł, darmowa wysyłka. Ja chcę sobie zebrać właśnie wszystkie deponie w wydaniach właśnie pudełkowych. Ogólnie jest zestawianie zbiorcze, które ostatnio na Facebooku też Jerry wrzucił, bo trafiło mu się za naprawdę śmieszne pieniądze, bo ta zestawienie zbiorcze wszystkich deponii właśnie, gdzie mamy 4 gry na jednej płycie w jednym opakowaniu zbiorczym, jest naprawdę bardzo kolekcjonerskie, czy to na Switcha, czy to właśnie na PlayStation. Ale z drugiej strony ja stwierdziłem, no skoro na tamto wydanie nie trafię, no to sobie zbiorę wszystkie 4 części po prostu w formach osobno. Także będę miał 4 obok siebie pudełka, bo mam już, teraz wpada do mnie ta właśnie deponia, jest to przygodówka point and click, a mam już w kolekcji, kiedyś kupiłem deponię Doomsday i zostanie mi do zebrania Chaos on Deponia i Goodbye of Deponia, która jest najbardziej chyba droga z tych wszystkich. I będę miał 4 części właśnie tej deponii w wersjach pudełkowych. Ogólnie gra jest z drugiej strony po niemiecku, bo to jest gra produkcji niemieckiej. Nie wiem, czy Niemcy mają jakikolwiek humor, bo raczej też, nie wiem, Jerego mógłbym się zapytać, czy Niemcy ostatnio był, czy oni tam w ogóle się śmieją. Niemcy nie. Bo to jest produkcji właśnie niemieckiej, z tego co kojarzę właśnie ten deweloper. Ale zobaczymy, no skoro wydali 4 części tej serii, to myślę, że może coś w tym być. Nie wiem, dawno w przygodówkę nie grałem, to nie jest jakiś mój ulubiony gatunek, ale tutaj na pewno zagram. Słuchajcie, to by było na tyle. Jutro wpada do mnie paczka z grami, takimi z Czos Konkret, także
obserwujcie kanał, bo też od razu zrobię filmik, w którym właśnie pokażę te wszystkie tytuły. I co dalej? I gościnnie tam się pojawi. Gościnnie będzie Agata, tak, już się zapowiedziała, będzie razem ze mną dyskutować. Już się zapowiedziałeś wcześniej. Tak, no, powtórzyliśmy. Dobra, z mojej strony to delikatna prośba, oczywiście każda łapka w górę jest jak, bardziej, jak najbardziej na plus. Ci, co nie subskrybują, mogą sobie subskrybnąć, ale jak nie chcą, to chociaż komentarz dla zasięgów i łapkę w górę, to dużo pomaga dla takich małych kanałów mikro jak mój. Także dzięki i do kolejnego odcinka, który będzie niebawem. Yo. Yo.